W jaki sposób wykorzystywać informacje o wpływach bitcoinów na giełdy po to, żeby mieć więcej bitcoinów? Jak wyliczać potencjalną głębokość rynku tak, aby móc odkupić bitcoina po jak najbardziej korzystnej cenie, wykorzystując przy tym znajomość głębokości rynku w danym momencie? Tutaj Julian Crypto i to nie są porady inwestycyjne. Według przeprowadzonego badania, w trakcie którego sprawdzaliśmy różnice pomiędzy odpływami bitcoinów na giełdy, zauważyliśmy, że w przypadku tych drugich spadki, czyli odchylenia w dół po danym wydarzeniu, były znacznie większe niż w przypadku odpływów bitcoinów z giełd, gdzie w takich przypadkach statystyczne odchylenia w dół były zdecydowanie mniejsze. Aby zaprezentować te różnice, stawiamy oba wykresy obok siebie. Wykres po lewej stronie prezentuje zachowanie się ceny bitcoina po odpływach bitcoinów z giełd, czyli spadkach rezerwy bitcoinów na giełdach, gdzie maksymalne odchylenie było na poziomie minus 2,2% w przeciągu około 5 dni. Natomiast w przypadku napływów bitcoinów na giełdy, czyli wzrostów rezerwy bitcoinów na giełdach, maksymalne odchylenie było większe, było na poziomie minus 3,5% w przeciągu około 3 dni, czyli w krótszym czasie. Badany zakres czasowy to 2 lata, czyli od początku roku 2022 do początku roku 2024 na jednogodzinowym interwale. Mając do dyspozycji takie informacje, dochodzimy do wniosku, że wzrosty w rezerwie bitcoinów na giełdach mogą i statystycznie powodują spadki w cenie bitcoina, czyli innymi słowy odchylenia ceny w dół. Ale w jaki sposób wymierzyć, jak bardzo cena bitcoina może spaść po wzroście metryki RBTC o na przykład 0,5%? W tym przypadku na giełdy zostało przelanych ponad 4200 bitcoinów. I od razu dodam, że nie jest to analiza wsteczna, ponieważ dokładnie wtedy do użytkowników Max Data App zadzwonił telefon, czyli CallerBot, informujący właśnie o tym wzroście w rezerwie bitcoinów, innymi słowy zagrożeniu dla stabilności ceny. Ale CallerBot dzwonił również i 16 stycznia o godzinie 11:46, tuż przed chwilowym topnięciem ceny bitcoina o 2% w ciągu 3 godzin, ze względu na wzrosty w rezerwie bitcoinów, które również miały miejsce tego samego dnia. Zatem jak w takich sytuacjach wyliczać potencjalne ryzyko spadku ceny i czy w ogóle jest to możliwe? Zacznijmy od tego, że rynek ma swoją głębokość, którą jesteśmy w stanie mierzyć na podstawie obserwacji zleceń zakupowych oraz sprzedażowych na giełdach. Na Max Order Booku zagregowanych jest 9 jednych z największych giełd spotowych, które odpowiadają za 90% całego wolumenu rynku. Po lewej stronie widzimy zlecenia zakupowe, które są faktycznie w danym momencie wystawione. Na fladze widzimy dwie liczby: cenę oraz głębokość podaną w bitcoinach. Jeżeli w danym momencie sprzedanych byłoby około 1000 bitcoinów, cena mogłaby dojść do danego poziomu 42300 i mniej więcej na tych poziomach się zatrzymywać. Jeżeli widzimy, że na giełdy są przelewane bitcoiny i tak jak w tym przypadku jest to ponad 4000 bitcoinów, a na Max Order Booku maksymalna głębokość jest na poziomie około 1400 bitcoinów, zatem przy wzroście tej metryki o około 1400 bitcoinów cena mogłaby dojść do średniego poziomu mniej więcej o około 2,16% poniżej obecnego. Warto jest jednak zwrócić uwagę, że przy nagłych sprzedażach z tak zwanego marketu cena może tąpnąć jeszcze bardziej ze względu na to, że na pojedynczych giełdach ta głębokość jest mniejsza, zatem rynek będzie dążyć do danego poziomu cenowego w ciągu minut po danej sprzedaży, natomiast chwilowo świeca może pójść poniżej wyliczonego przez nas poziomu, co może spowodować większe chwilowe tąpnięcie ceny niż nasze wyliczenia z Max Order Booka. W przypadku dzisiejszej sytuacji warto zwrócić uwagę, że tych przelewów bitcoinów na giełdy było kilka i już po pierwszym o godzinie 6:45 cena chwilowo tąpnęła. Także z naszych obliczeń powinniśmy tę cenę w trakcie otrzymania alertu od CallerBota ominąć. I mając informację o przelewie około 1800 bitcoinów na giełdy oraz wiedząc, jaka w danym momencie jest głębokość rynku, możemy z większym prawdopodobieństwem stwierdzić, że cena ma większą szansę na spadek, aniżeli na wzrost. Oczywiście informacje dotyczące przepływów bitcoinów na giełdy i głębokość rynku zawsze dobrze jest łączyć z analizą techniczną i tym, co dzieje się w danym momencie. Mnie osobiście w ciągu ostatnich dni pomogło to za pierwszym razem uzyskać około 5% bitcoinów więcej, za drugim razem w dniu dzisiejszym około 1% bitcoinów więcej.
Co jak widać, nie starałem się łapać tego bitcoina na poziomach krańcowych, ale mniej więcej na bardzo bezpiecznych poziomach. Ze względu na to, że długoterminowo staram się w większości czasu posiadać bitcoiny, a odsprzedawać je tylko w momentach faktycznego i zwiększonego ryzyka spadku ceny, po to, aby w miarę bezpiecznym momencie móc odkupić je po nieco niższej cenie. I takie alerty na Max Data App pojawiają się w sposób automatyczny. Do użytkowników dzwoni telefon, czyli caller bot. Dostępny jest Max Order Book, a jeżeli macie dostęp Lifetime na Max Data App na poziomie trzecim, to również macie dostęp do backtestów, gdzie na danych historycznych możecie sprawdzać, jak dana sytuacja wpływała na cenę Bitcoina, czy wzrostowo, czy spadkowo. Cena dostępów Lifetime rośnie z każdą kolejną rundą i jest ich coraz mniej. A wy jak spekulujecie na Bitcoinie? Czy obracacie nim? Czy jesteście teraz w dolarze? A może trzymacie niezależnie od tego, co dzieje się na rynku? Napiszcie w komentarzach, jakie macie strategie na nadchodzące miesiące i tygodnie oraz czy staracie się wykorzystywać dane po to, aby zyskiwać jeszcze więcej Bitcoinów. Trzymajcie się i niech HOSSA będzie z nami.